sobie jeszcze ten filtr powietrza, który założyłem. Tutaj jest, czekajcie chwilę, zestaw testowy. Trzymamy zestaw testowy Donaldson PSD. Folia. Zdjęty tutaj ten, wiesz, element do czyszczenia. Tutaj owinięte folią. Dobra, teraz sobie zaraz sprawdzimy, czy oddała nam dawka startowa. I nie wiem, czy tam wcześniej to dodam, czy później to dodam, tego filmu, który planuję zrobić. Bo myślę, że to jest dosyć istotne. O kurde. No nic, trochę tam poszło w cyklony, zaraz sprawdzimy filtr, bo w tej chwili filtr jest tylko jednostopniowy. Dolot jest zrobiony, bo nie wiem, czy o tym mówiłem. Jeżeli nie, to będzie taki film dłuższy, jak zwykle. Dolot mamy zrobiony na razie pod K27, tak? Tutaj mamy PSD Power Core sklejony klejem poliuretanowym, który jest jeszcze trochę świeży. Natomiast myślę, że to dobrze, że jest świeży, bo daliśmy mu trochę podciśnienia. Intercooler od DAFA LF. Tak dla próby, wiesz, kurde. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Już się mi trochę zadymiło, muszę teraz spadać. Natomiast, no wiesz, no, co tu kombinować, jak masz takie coś. Patrz, czekaj. Tu go założymy. I patrz, czekaj. A co ja odwaliłem? Aha, bo on ma tutaj mocowanie, nie? Więc, aha, tu go przełóżmy. I patrz. I tu tylko kratki trochę wyciąć, trochę tu mu tam poprzerabiamy, trochę tego i tego. I spróbujemy go założyć. Na pewno nie wiem, czy będę kręcił dawkami. Chciałbym kiedyś hamownie zrobić, ale to tam jest kwestia tego, że to są potrzebne pieniądze na to, albo trzeba było zagadać może za reklamę, by ktoś tam przyjechał, ale no chyba mamy za mało subskrybentów jeszcze, żeby takie rzeczy tworzyć. Tutaj to jest ważne w tych filtrach, że masz mieć tą gumę sprawną, nie? Że ona ma się zacisnąć tutaj w momencie działania filtra. I podchodzisz potem rano i robisz cyk i wypada tutaj kurzawa. Tu się zbiera kurzawa i to samo jest. Zbiera się słoma, kurzawa w Europiklonach, nie? Manhumel. To jest to samo. Ja mam akurat to w Farmtracku, tam jest CF300 chyba. Tutaj to by była potrzebna 600, widziałem chyba rolnik szuka, robił takiego ZTS-a 16245 z takim filtrem, który tutaj z boku wystawał, nie wiem czy to jest, wydaje mi się, że nie wejdzie wtedy intercooler, nie? Także no ja w ogóle nie brałem go pod uwagę, nawet nie szukałem tego CF600. Cześć, witajcie. Czasami się zastanawiam, że chciałbym wyjść na pole i nagrać wam o nawożeniu roślin, o prochlorazach, o tebukonazolach, o no innych substancjach czynnych. Kurde, te były dwie najprostsze. Nie, śmieję się. No co jeszcze mamy w Androsie? Fenpropidynę, bo takie środki będą korzystane, z nich będziemy korzystać, ale no są rzeczy ważne i ważniejsze i ciekawe i ciekawsze i moim zdaniem osobiście no, ochrona roślin i uprawy, jako w sensie uprawy, które są, jest teraz zima, nie? Także poczekajmy na to do wiosny. Dla mnie są ciekawsze rzeczy, takie jak na przykład turbosprężarki, pompy wtryskowe, wkrętarki, przecinarki, spawarki, interkulery, no nie wiem, tak
wiesz, zestawy naprawcze. To jest chyba dla mnie to jest ciekawsze. I w związku z zaistniałą sytuacją, że mamy Zetora. To jest silnik Zetora, proszę Państwa. To są filtry paliwowe i to jest pompa wtryskowa. I to jest pompa wtryskowa, która była wyciągana 4 razy i dzisiaj będziemy ją wyciągali po raz 5. Ogólnie o temacie pomp wtryskowych chcę nagrać oddzielny odcinek, natomiast zajmijmy się dzisiejszym naszym problemem. Czyli, szanowni Państwo, naszym dzisiejszym problemem jest dawka startowa w pompie Motorpal 3120. Pompa Motorpal, która była regenerowana generalnie niby 2 razy, 3 razy, była generalnie 3 razy, a u majstrów była 4 razy. I majstry robią tak, że... Robią, przepraszam, bo tutaj akcent nie taki, wiejski się włączył. Że tutaj mamy pin dawki startowej. I ten pin dawki startowej powinien nam wyskakiwać. Powinien nam wyskakiwać po zgaszeniu ciągnika. Mamy poluzowaną tutaj... Mam nadzieję, że będziecie widzieć. Także mamy luźną całą dźwignię gazu i nasz pin siedzi wbity, wpierdzielony, był polerowany, było zwrócone na to uwagę, natomiast widocznie, no nie wiem, ja nie mogę do końca zrzucać na majstrów, bo 16 lat, tak jak mamy ten ciągnik, zawsze to było po prostu zacięte. Kilku mechaników już mi wcześniej zwracało na to uwagę. No i ten ciągnik dlatego zimą dosyć słabo zapalał. Natomiast ja mu zawsze dawałem pełen gaz. No i to tak działało, nie? No i tutaj mamy śrubkę, która trzyma nam listwę. Tu mamy listwę paliwową, regulacyjną. Nie wiem, czy będziecie widzieć, czy nie będziecie. W każdym razie no, ona się tutaj znajduje. I teraz jeszcze tutaj sobie tą listwę obruszałem, ona wszystko płynnie chodzi, no bo musi chodzić, bo inaczej to by ciągnik nie chodził. Natomiast jak cofnę dźwignię maksymalnie do tyłu, to i tak ta listwa się cofa. Jeszcze wezmę tutaj, dostałem zezwolenie od majstra, to... O, nie ma absolutnie żadnej reakcji na... No nie ma absolutnie żadnej reakcji, tak? Więc weźmiemy klucz rozmiaru 12 i pokażę, o co tutaj chodzi, jeżeli mi się uda. Widzisz, Przemek już ma tutaj węże. Nie wiem, czy wy też macie węże. Ja mam węże, żeby można było dobrze dawkę regulować, żeby nie było trzeba się dobijać. Filterki ładnie ściągasz, nie wiem. W oryginale chyba były rurki. Ja akurat miałem węże. Nigdy tego nie przerabiałem, natomiast ten bym musiał zakuć sobie od nowa. Więc odkręcimy, bo i tak będę wyrzucał tą pompę. Chcę do niej sobie zajrzeć. Jest mi to w sumie już trochę obojętne teraz, bo wpakowałem w tą pompę. Nie rób tak. Nie rób tak, chłopaku. W tej pompie jest już wpakowane pieniążków tyle, żeby była nowa. I to był błąd, ale o tym chciałbym nagrać, tak jak wspominałem wcześniej. Oddzielny materiał na serwis YouTube. Dobrze. Może w sumie tą też popuśćmy sobie od razu od tego korektora nadciśnieniowego. A, latareczka jak kurbanka, nie? Oni też skurna. GoPro, latareczka, tu pokażemy, tam pokażemy. Szkoda, człowieku. O, widzisz, a tutaj stary musi... Nie, kurna, widzisz. Rozbierać i nagrywać. Dobra. O, teraz to dobre oświetlenie mieliście. Dobra, leż tutaj, szmatniku. Pokażę, o co chodzi. Generalnie to jest już takie troszeczkę szukanie dziury w całym. Można by było teoretycznie to olać. Natomiast z tego względu, że robiło tą pompę 3 majstrów i pompa jest zaplombowana, jest na gwarancji, natomiast dostałem pozwolenie telefoniczne. Czy ono będzie respektowane, czy nie, to pozwolenie, to ja już w to nie wnikam, bo jest mi to totalnie obojętne. Jak nie, to wyślę po prostu pompę na regenerację i ustawianie dawek do Mańka, do Irlandii. Ale to za rok w zimę, bo teraz trzeba będzie pracować z tym ciągnikiem. Także tam nie wiem, czy wy będziecie to widzieć. Ja to potem wam pokażę. Natomiast tutaj jest właśnie ten pin. Czekaj, jakby był korektor mocno podciągnięty i on się blokuje tutaj. Ha, widzisz.
A może wyciągnijmy pompę. I patrz, i on tutaj jest zablokowany. I gdzie on się, diabeł, blokuje? Ja go, kurna, zeszlifuję za chwilę szlifierką. Chyba. No natomiast, no, z tego względu, że mamy pozwolenie, to wypadałoby to pozwolenie wykorzystać. No tak jak widzicie tutaj, mam nadzieję, że widzicie, że ten pin jest wciśnięty i tutaj on jest zablokowany i teraz zobacz. Jak on siedzi mocno, że ja go nie mogę. O. Tak siedzi, że człowieku, koniec świata. Tak jest zablokowany. No ale wypadałoby zobaczyć, gdzie on się blokuje. O, oddał. Oddał. I patrz, i teraz tak jak oddał, rozumiesz, to wszystko. A? Siedzi. Patrz. No nic. Siedzi to siedzi. Urwało mi film. Jeżeli mamy dawkę startową, do dawki startowej 10 mm się wysuwa 9-10 mm listwa, bo nie wiem, czy nie ucięło mi filmu, czyli wkręcając ten korek, listwa nam się cofa, czyli nie może się wysunąć maksymalnie. Można podłożyć podkładkę 2 mm, ponieważ jest 3 mm jakby luzu, 1 mm sobie zostawiamy, żeby się żadna sekcja nie zacięła. Teraz mamy, bo nie wiem, na którym etapie stanąłem, teraz mamy załączoną jakby, powiedzmy, korekcję, tak? O, proszę, ja jestem korektorem w tej chwili. Puszczam korekcję, czyli maksymalnie ten czpień do przodu wychodzi i mierzymy. Mamy 5-6 mm, nie? Czyli 2 mm, 6, 7, 8, do 9, około 2 mm, około 2 mm jest możliwości, czyli teoretycznie moglibyśmy podszlifować ten czpień, który się tutaj znajduje, żeby listwa nam wychodziła na maksa. Natomiast jest to bez sensu, bo jak założymy gruszkę regulacyjną, maksymalne wysunięcie listwy na maksymalnie wciśniętej gruszce, tak? Na maksymalnie wciśniętej gruszce to jest 4 mm. Także mamy 5 mm możliwości jeszcze wysunięcia listwy, czyli krótko mówiąc, to co było mówione już wielokrotnie, też między innymi na forum, żeby maksimum wyciągnąć z tej pompy wtryskowej, tak? To jest demontaż korektora nadciśnieniowego. Nie ma innej po prostu opcji. I dlatego niektórzy pompiarze, niektórzy, którzy posiadają też takie ciągniki, mają po prostu to wywalone i ciągnik po prostu ma buta od samego dołu. I tyle w temacie. I to jest sprawdzony temat. Jest pomierzone to wszystko w suwmiarkami. Ja teraz biorę się, bo ja na chwilę obecną nie jestem jakby... Nie jest moim celem maksimum wyciągnięcia z tej pompy, natomiast może kiedyś będzie taki czas, że będzie moim celem wyciągnięcie maksimum z tej pompy. W tej chwili idę szlifować ten czpień, żeby może jakoś ten film mądrze obrobić, o ile to się uda. Jeżeli chodzi o nastawy korektora, to troszeczkę popuścimy i będziemy regulowali to do dymienia i tak samo będziemy regulowali dawkę do tego, żeby to jakoś fajnie po ludzku chodziło, jeżeli chodzi o silnik, a nie żeby to na chwilę obecną jakoś mega zażynać. Ciśnienie wtrysków mamy ustawione na 180 albo 185 barów. Idę na papierki ścierne to ładnie podszlifować, żeby to fajnie wszystko pracowało. Dobra, bierzemy się za polerowanie papierem ściernym naszego czpienia. Mini tokarka.
Ja wiem, że to jest smarowanie tego wszystkiego. Doskonale wiem o tym. Ale to mu tam nie zaszkodzi. Czasami takie idiotyczne... Idiotyczne rozwiązania też nie są złe. Typu gdzieś tam trochę tawotu, coś wiesz. A poza tym będziemy go gnoja kontrolować. To jest w zasadzie pierdoła, nie? Bo gdyby wyjął cały ten korektor nadciśnieniowy, to dawka startowa nie jest nam do niczego potrzebna. No dobrze, mam popuszczone te dwa obroty, zrobiłem sobie notatki, czyli miałem ustawione, że ruszał w okolicach 0,5 bara. Teraz dwie kreski, czyli to jest 0,3 bara. I teraz o, mówię, nie wiem, czy to będziecie widzieć, nie wiem, jak ta kamera odda ruch, ale delikatnie nabijałem powietrze. Oj. O. On już zaczyna ruch przy 0,3 bara. Sekunda, niech zajdzie powietrze. Ciekawe, czy osiągniemy jednego bara do ładowania na tej dawce paliwa, ale to dawkę zawsze można podkręcić. O, nawet 0,25 już. Natomiast no, do testów to zostawię, tam też będzie lekkie obciążenie. Jak będzie mega mocno dymił, no to będziemy podkręcać, nie? Bo na tych dwóch obrotach wyżej już chmurzy na czarno, nie? Także to tak może trochę niezdrowe być dla silnika, ale chodzi o to, że on w górę ma iść, a nie, że to ma kurna piszczeć i jęczeć. I patrząc na to, jak ja tyle lat jeździłem... Nie, no dobrze, 0,3 to już jest ruch i teraz zobaczcie, jak to ładnie pracuje. O. Cyk. I patrz, 0,5 bara. Patrz. 0,5. To nie jest jeszcze max. On nie pozwala jeszcze listwie się wychylić. On pozwala na maxa idzie przy... Jeszcze to nie jest max, czekaj. Mamy bar do ładowania, niech zajdzie, niech się cofnie ten pin, w sensie ten śruba regulacyjna z membraną. Przepraszam, jeden bar to jest 1,1 bara, no bo to jest przekręcony zegar już. Więc patrz, ja będę powoli nabijał. Mamy 1,1. Czyli on na maksa idzie, na maksa pozwoli się wychylić listwie dopiero przy 1,1,1,2 bara, 1,2,1,3 bara do ładowania. O. To jest fajna rzecz, to jest super rzecz, bo to można, naprawdę się super kurczę... Super wyregulować tą pompę. Mamy w tej chwili 1,3, czyli 1,2,1,3 bara. I teraz zobaczcie, co jest za temat, nie? Może to jest koniec membrany, nie? Może to już jest koniec membrany. Natomiast... Patrz, to jeszcze ma... Nie, może faktycznie. Membrana już się rozciągnęła do tego stopnia i ona w pełnym zakresie teraz sobie po prostu pracuje, nie? O. I doładowanie do bara. Jakbyśmy mieli w robocie tego barka, o, no zobaczymy, jak to będzie chodzić, nie? No to dobra, nie ma co tutaj więcej tworzyć. Ściągamy, składamy, zakładamy, kontrujemy śrubę. W tej chwili dwa obroty popuszczone, 0,3 bara, rusza nam korektor dawki.
Powinna być ładna kita. Jeżeli będzie za mocno dymił, za mocno chmurzył, chociaż i tak chmurzył, po prostu trzeba będzie w miarę mądrze używać gazu. Lagunę też mam podkręconą w tej chwili na 215 koni. Jak żona jeździ, pali więcej. Jak ja palę, ja jeżdżę, pali klasycznie, normalnie tam. I się da zrobić poniżej 6 litrów, ale to trzeba umiejętnie gaz po prostu używać. A umierzona, no to korzysta po prostu, tak? Jeździ. Ale w siódemce się mieści ten samochód, czyli generalnie w ruchu, w cyklu mieszanym jest podobny wynik, jak miał 150 koni i tyle w temacie. I mówię, tutaj to jest kwestia po prostu, który ładniejszy. Dobra, ten jest od tego, to niech będzie. Kwestia po prostu też użytkownika, nie? Dobrze, witam ponownie. Małe próby po przestawieniach pompy i założeniu suchego filtra. Teraz pokażę wam mniej więcej, jak to powinno chodzić, żeby ten ciągnik miał życia trochę w sobie. Jak wiecie, wcześniej nie miałem jakby możliwości, znaczy no, pompa była na gwarancji i była ustawiona jakoś zbyt słabo, tak? I maksymalne ciśnienia do ładowań, jakie udawało mi się uzyskać przy tym podkręconym zbyt mocno korektorze nadciśnieniowym, to były ciśnienia gdzieś w okolicach 0,5-0,6 bara w trakcie pracy. I mimo wciskania gazu do 2200 obrotów, ten ciągnik schodził z obrotów, nie miał po prostu paliwa przy podjazdach pod górkę, bo prawdopodobnie albo była źle dawka wyregulowana plus korektor, albo sam korektor. Więc mamy trzeci bieg. Już mamy na 1500 obrotów doładowanie w okolicach 0,1 bara. I teraz wciskamy mu gaz do 2000 obrotów. Akurat było 2200 obrotów, nie? To jeszcze tam, jeżeli chodzi o całą dawkę, to jeszcze będą regulacje i ćwiczenia, a jeżeli chodzi o po prostu to, na jakiej dawce teraz jest, to będzie w okolicach 20 cm kwadratowych, jeżeli się nie mylę, na cyklu 200 pomp 5, to już czuć, że ten ciągnik w końcu ma życie. To jest coś podobnego do tego, co... bo ja nigdy nie ruszałem pompy wtryskowej, ale to jest coś bliskiego temu, jak ten traktor pracował po prostu przez te wszystkie lata, gdzie byłem z niego mocno zadowolony, nie? Także no mniej więcej. ...0,7 bara i on po prostu to czuć, że to idzie, że to ciągnie do przodu, a wcześniej to był taki po prostu zamuł, nie? I to było ciśnienie maksymalnie tam 0,3 bara, coś w tym stylu i każda górka, każde jakby zamulenie, mimo trzymania obrotów 1800-2000 obrotów, zjazda z przyczepą, ten ciągnik wchodził na 0,5 bara i on nie trzymał tego ciśnienia, tylko w momencie osiągnięcia tego 0,5 bara z miejsca, prawdopodobnie nie wiem, czy korektor, czy któryś sprężyny, nie mam pojęcia, co tam było natworzone. Wydaje mi się, że korektor, ale też nie do końca, bo i tak mam popuszczony korektor od tego, co mi ustawiono. Mam popuszczony korektor 2 obroty i wcale ten ciągnik mega mocno nie dymi. Także na pierwsze testy, powiedzmy na suchym filtrze, w miarę udane. No i będziemy powolutku patrzyli, co dalej. Ja jeszcze chcę zajrzeć do tylnej osi, znaczy do zwolnić, tak? Bo nigdy tam nie było zaglądane, a w lato nie miałem na to czasu. Więc chciałbym zajrzeć, no zobaczymy pod górkę, co się stanie. No jest podobnie, jest podobnie. Potem po prostu ilość paliwa, podejrzewam, że
albo i możliwości tej turbiny, ale myślę, że do jednego bara, do 0,8 do jednego bara, no przyjdzie robota, to się okaże. Najpierw chciałbym się pobawić na tej turbosprężarce K27, a potem być może na tym korsecie, w zależności od czasu, bo już pracujemy nad ścieleniem kurnika, ja jeszcze mam parę wyjazdów i do sprzęgła wałka, bo coś ten sprzęgło wałka tam nie do końca, w nawozach chodzi, ale jak dostało w rozrzutniku mocnego obciążenia, to po prostu nie chodziło. Także dzisiaj tak na krótko, trzymajcie się, siema.